Po 6 latach badań wiadomo, kiedy nie należy chodzić spać. Sen jest niezwykle ważny dla organizmu człowieka. Każdy z nas pewnie nieraz doświadczył sytuacji, kiedy czuł się okropnie fizycznie oraz psychicznie przez cały dzień i myślał już nawet o tym, że choruje na coś poważnego. Jednak okazało się, że wystarczyło kilka godzin snu, aby wszystko wróciło do normy. Sen jest niezbędny, ponieważ podczas snu organizm regeneruje się. Istnieje również mocna naukowa teoria mówiąca o tym, że podczas snu mózg oczyszczany jest z toksyn. Nie każdy jednak ma odpowiednią higienę snu, co niestety widać po wynikach badań lekarskich tych osób. Istnieje wiele teorii mówiących o tym, że nocne marki to osoby bardzo kreatywne i inteligentne. Być może to prawda, jednak taki styl życia nie wpływa dobrze na ich zdrowie fizyczne. Naukowcy z USA podjęli się badań, które miały określić, jak późne chodzenie spać wpływa na organizm człowieka. W badaniu wzięło udział 50 tysięcy osób o różnej płci, statusie, masie ciała oraz nawykach. Po 6 latach naukowcy doszli do niepokojących wniosków. Okazało się, że osoby chodzące spać bardzo późno mają dużo większe ryzyko przedwczesnej śmierci. Osoby te leczą się również na choroby serca, zmagają się z różnymi uzależnieniami, zaburzeniami metabolizmu, nadwagą oraz nadmiernym stresem. Natomiast osoby, które chodziły spać o normalnej porze, nie miały wyżej wspomnianych problemów. Jak więc zadbać o zdrowie poprzez prawidłową higienę snu? Długość snu. Dorosła osoba potrzebuje 7 do 8 godzin snu na dobę. Mniejsza jak i większa ilość godzin negatywnie wpływa na organizm. Pora snu. Naturalną dla człowieka porą spania jest noc. Nawet jeśli w dzień będziemy chcieli odespać zarwaną noc, nasz organizm nie zregeneruje się prawidłowo, a sam sen nie będzie zbyt głęboki. Warto więc planować swój czas tak, aby chodzić spać w nocy, zamiast nad ranem i spać do południa. Sypialnia. Najlepszym miejscem do spania jest ciemne pomieszczenie, warto więc zasłonić okna i włączyć lampki urządzeń. Przed snem warto również przewietrzyć sypialnię, świeże powietrze doskonale wpływa na zasypianie i jakość snu. Wybudzanie. Staraj się również wybudzać łagodnie. Zamiast głośnego, denerwującego budzika wybierz łagodniejszą i przyjemniejszą melodię. Jeśli pójdziesz spać o normalnej porze, cicha melodia bez problemu cię obudzi.